Przenieśmy się teraz na wysokość 8000 metrów nad poziom morza. Porozmawiajmy o himalaizmie. Jaki wymiar dla Ministerstwa Sportu miała zeszłoroczna zimowa wyprawa narodowa na K2? Ona była ważna. To był element promocji takich pionierskich osiągnięć Polski na świecie i też w znacznej mierze finansowaliśmy tę wyprawę. Ona nie przyniosła skutku, nie zdobyto K2, tak, ale miała ogromny też wydźwięk medialny. No to o tym wydźwięku medialnym możemy konkretnie powiedzieć. Są badania na ten temat, że o wyprawie Polaków na K2 dowiedziało się około 250 milionów ludzi na świecie. Pojawiały się reportaże w New York Times, w National Geographic, czyli z punktu widzenia wizerunkowo warto było dofinansować tę wyprawę. Tak, no to też jest specyficzna wyprawa, to jest specyficzny, można powiedzieć, taki challenge, tak, i w taki sposób na to trzeba spoglądać. I tak naprawdę był specjalnie przygotowany konkurs i też ta wyprawa została dofinansowana i właśnie poprzez pionierskie osiągnięcia Polski na świecie. Tak się nazywał ten konkurs, wspieranie promocji Polski w pionierskich osiągnięciach sportowych na świecie na lata 2017-19. Kwota, którą przeznaczyło ministerstwo, to był 1 000 000 zł. Teraz trwają przygotowania do nowej wyprawy i tutaj pytanie, czy Polski Związek Alpinizmu może ewentualnie liczyć na jakieś dofinansowanie ze strony ministerstwa? Żadnej decyzji w tym temacie nie podjęliśmy. Nie przewidywaliśmy na ten rok konkursu tego podobnego, który umożliwił dofinansowanie tej poprzedniej wyprawy, więc na pewno będziemy taki wniosek analizować. No, każde wnioski analizujemy, natomiast ja nie jestem w stanie tutaj zadeklarować jakiegokolwiek teraz wsparcia dla kolejnych planów. Na pewno będziemy się pochylać nad tą sprawą, natomiast na ten budżet na ten rok nie mieliśmy przewidziany tego rodzaju przedsięwzięcia. O tej wyprawie było głośno również ze względu na akcję ratunkową na Nanga Parbat, w której wzięli udział uczestnicy wyprawy pod K2. Pojawiła się nagle sytuacja, w której Tomasz Mackiewicz i Elisabeth Revol walczą o życie. Telefony do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy są w stanie sfinansować przelot helikoptera w celu akcji ratunkowej. Wtedy dosyć szybko zapadła decyzja, że te pieniądze będą. Pan brał udział wtedy w tych rozmowach? Tak, tak. Bardzo intensywnie kontaktowaliśmy się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i działaliśmy tutaj. I ta akcja, to co Polacy zrobili tak naprawdę, to w jaki sposób Polska działała, nasze służby dyplomatyczne, to była bardzo sprawna akcja. Tam pojawiały się różnego rodzaju głosy czy pretensje, ale znając specyfikę czy trudność tego tak naprawdę, tej całej sytuacji, to naprawdę tutaj była bardzo sprawnie, ona została przeprowadzona. No i przede wszystkim wielki heroizm naszych czterech himalaistów, którzy zdecydowali się porzucić w pewnym momencie marzenia, zaryzykować wszystko i po prostu ratować ludzkie życie. I to był wielki heroiczny czyn, bo zostawili, można powiedzieć, w pewnym momencie swoje ambicje, swoje cele, tylko zdecydowali się po prostu ratować życie drugiego człowieka. No właśnie, pan wtedy wspomniał o tym, że wystąpi do prezydenta o nadanie specjalnych państwowych odznaczeń dla uczestników tej akcji. Przypomnijmy, Adam Bielecki, Denis Urubko, Jarosław Botor i Piotr Tomala. Jak to się dalej potoczyło? No jest pozytywna jakby tutaj rekomendacja i myślę, że też Kancelaria Prezydenta czeka na odpowiedni moment, żeby te odznaczenia przyznać. Na razie nagroda Wyczyn Roku podczas Gali Mistrzów Sportu dla chłopaków, no absolutnie zasłużona. Tak, zdecydowanie tak. No ja miałem ten zaszczyt, tę przyjemność też tą nagrodę akurat naszym trzem himalaistom, bo Denisa Urubko nie mógł być obecny, ale naszym trzem himalaistom wręczać. Adam Bielecki pochodzi z Tychów podobnie jak pan, zresztą jesteście prawie rówieśnikami. Poznaliście się kiedyś wcześniej? Tak, tak, ale myślę, że to, ja nie pamiętam dokładnie okazji, ale wiem, chyba przy jakichś uroczystościach miejskich, jak jeszcze byłem zawodnikiem, to była okazja się poznać, ale tak osobiście nie znaliśmy się bardzo dobrze. No, miałem okazję poznać już jako minister. I jak ocenia go pan jako himalaistę, który na koncie ma już 5 ośmiotysięczników, w tym 2 wejścia jako pierwszy zimowy? No to jest wybitny himalaista i tak naprawdę wiele też w życiu przeszedł, trudnych momentów także, ale to jest naprawdę niesamowicie sprawny sportowiec, himalaista. No i myślę, że każda jego wyprawa to są też wielkie, wielkie wyczyny.